Witajcie, kochani. Kolejny dzień portalowy, 22 października. Co nam przyniesie dzisiejszy portal? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. Co nam przyniesie dzisiejszy portal? Co nam przyniesie dzisiejszy portal? I już mamy, maga, Archanioł Raciel. Ty dzisiaj masz ogromną siłę manifestacji. Dzisiaj możesz wszystkie swoje marzenia, bądź też jedno marzenie, zamanifestować. I to wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie. I tutaj czeka na ciebie sukces. Czyli dzisiaj macie, kochani, ogromną siłę manifestacji. Manifestujcie swoje marzenia. Przesłanie od Archanioła Michała. Przesłanie od Archanioła Michała dla Was. Kochani, ja nie mogę. Znowu mamy tą energię dziecięcą. Ale ten Archanioł Michał uparty, kochani, on ciągle nam mówi, wchodźcie w energię dziecka, patrzcie na świat oczami dziecka, bądźcie otwarci na świat jak małe dzieci, kochani. Dobrze, co nam powie Erat Aliquanto do tej energii, do dzisiejszego portalu? Dzisiaj nadarza się okazja, aby się spotkać z kimś bliskim waszemu sercu. Może warto też jest kogoś zaprosić do siebie, spędzić piękny wieczór, może przy lampce wina, na pięknej rozmowie, kimkolwiek by ta osoba nie była, ale to na pewno będzie osoba wam bardzo, bardzo bliska. Przesłanie od aniołów. Tutaj anioły mówią, dzisiaj mów tak. Tak do siebie, tak do innych, do sytuacji. I puść wszystko wolno. Na co nie masz wpływu, puść wolno, a to, co do ciebie należy, i tak do ciebie wróci. I to nie jest żaden powód do zmartwień, jeśli kogoś bądź coś puścisz wolno. Rada dla Was, kochani. Rada od uniwersum. Dzisiaj masz przejąć inicjatywę, mówi uniwersum. Czy to odnośnie spotkania, czy właśnie zostawienia czegoś za sobą, jak również jeśli chodzi o manifestację. I jaka runa dzisiaj nas wspiera? Jaka runa nas wspiera? A to nie, to mamy musta. Jeszcze raz. Już myślałam, że wszystkie karty wyciągnęłam, ale jednak nie. Mamy dwie, kochani. Mamy runę. Właściwie to jest symbol ognia, bo mamy trzy runy łączne. Tu chodzi o transformację i o napęd do przodu, kochani. I mamy runę Tiwaz. To jest runa Boga, która mówi właśnie o byciu dla siebie, w centrum świata, ale też mówi o połączeniach, zarówno z uniwersum, ze światem tutaj ziemskim, czyli z planetą, jak również w połączeniach oczywiście z innymi duszami, z innymi istotami. Dzisiaj niektórzy z Was mogą również dostać pozytywną odpowiedź, na przykład na Wasze CV, jak to się nazywa? O Boże, brakuje mi słowa po polsku. CV? Nie.
jeśli się na przykład właśnie staraliście o lepszą pracę, o kredyt, wiecie, o co chodzi, to dzisiaj możecie dostać pozytywną odpowiedź w tej kwestii. Kochani, to ja zostawiam to, bo coś mi to dzisiaj brakuje słów po polskiemu. Wybaczcie mi, kochani. No i co? Do jutra. Buziaczki. Mua.